Dzień dobry, z tej strony Joanna Kołaczkowska. I Dariusz Kamys, czyli połowa kabaretu Hrabi. Tak. Chcielibyśmy pozdrowić wszystkich czytelników Biblioteki w Gdańsku, a nawet wszystkich tych, którzy nie są jej czytelnikami, ale będą. Ale wkrótce się zapiszą. Tak, natychmiast. Tak. Każdy powinien być zapisany. I teraz, korzystając z okazji, chcielibyśmy teraz przytoczyć 5 literackich faktów z naszego życia. Moje pierwsze czytelnicze wspomnienie, tak powiem masowo, baśnie i legendy. Bajki, baśnia, zwłaszcza baśnie, czytałam namiętnie, kiedy tylko się nauczyłam czytać, czytałam non-stop te same baśnie. Także nie powiem żadnej konkretnej, ale uwielbiałam. Ja pamiętam z dzieciństwa, moja mama mi czytała i też sama wymyślała bajki, ale z takich konkretów to pamiętam, że był taki periodyk dziecięcy Świerszczyk i tam było takie opowiadanie Sejdzio i jej bobry. To było takie z koła polarnego taka historia takiej dziewczynki. Już nie opowiadaj. No. Ja co jakiś czas wracam do paragrafu 22, do Josepha Hellera i do książek Remarka, którego też strasznie lubię. Ale to jest ich więcej, bo to jest taki Mistrz i Małgorzata, też moja ukochana książka. Remark, no Joseph Heller, Edward Wharton. No, ja się nie będę decydował na kogoś konkretnego. Właśnie. No to jest z tych, co wymieniłem. A ja się zdecyduję, mój ulubiony autor Dostojewski. Wszystkie postaci główne u Joanny Chmielewskiej. A u mnie to jest tak, że jakby przypisane do wieku. Jak byłem jeszcze w wieku szkoła podstawowa i początek liceum, to Tomek Wilmowski, bo to był Alfreda Szklarskiego, wszystkie przygody Tomka. Później już były w serii Płaszcza i Szpady, to Aleksander Dima, to na przykład Hrabia Monte Cristo, a później był na przykład Josarian, właśnie z paragrafu 22. To jest też strasznie tą postać lubię. Bardzo polecam do przeczytania. Obecnie czytam książkę Mindfuck Cambridge Analytica, czyli Jak popsuć demokrację. Świetna, świetna książka. No i wiadomo, o faktach. A ja troszeczkę lżejszego kalibru, bo kiedyś rozbawił mnie Marcin Meller. Widziałem taką zajawkę na Facebooku, jak się chichrał, czytając książkę i od niego właśnie się dowiedziałem, że jest taka książka Emigranci i napisał ją Malcolm X. To jest jakiś taki człowiek, który pracuje w korpo, ale spisał tam, sfabularyzował swoje wspomnienia, kiedy był emigrantem zarobkowym w Wielkiej Brytanii. Bardzo zabawne i bardzo takim fajnym językiem napisane.